Cześć, smoczątka! Mamy 16 dzień projektu Halloween. Jeśli jesteście tutaj, a jakimś cudem nie wiecie, czym jest projekt Halloween, otóż projekt Halloween polega na tym, że przez 31 dni października pokazuję Wam 31 charakteryzacji i wrzucam je dzień po dniu. Po to, żeby Was inspirować i pokazać Wam różne pomysły na Halloween. Żeby nam się za bardzo nie znudziło, a moja wyobraźnia pracowała cały czas na wysokich obrotach, wymyśliłam sobie 5 tematów przewodnich, które rozwijam na 6 różnych sposobów. Aktualnym tematem są mityczne istoty, a ta istota, którą teraz widzicie, to smok. Lekko tylko uczłowieczony. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, obserwując moje zmagania z tym bądź co bądź sporym dla mnie wyzwaniem. Jeśli tak, będzie mi bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę, subskrybujecie kanał i zostaniecie ze mną do końca. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zamieniłam się w to smoczysko, zapraszam dalej. Dzisiaj, ze względu na to, że zacznę od przyklejenia prostetyków na twarz, soczewki kontaktowe założyłam przed malowaniem. A jest to model Big Eyes Purple od Eye to Eye. Elementy, które przyklejam na twarz, wykonałam nakładając kilka warstw lateksu na model wykonany z gliny na moim odlewie twarzy. A miejsca wymagające utwardzenia wypełniłam watą i lateksem. Na brwi nałożyłam najpierw warstwę kleju w sztyfcie, jak do zakrywania, a teraz nakładam Mastix. Partiami zaczynam od dołu i środka czoła. Przyklejam lateksowy element i doklejam jeszcze boki. Robię to partiami, żeby mieć pewność, że wszystko jest w dobrym miejscu. Doklejam jeszcze elementy na bokach twarzy. Robię to już za jednym razem, ponieważ są to małe elementy. Wykonałam także coś w rodzaju rogów z plastiku polimorficznego. Bardzo leciutka rzecz. Są to granulki, które po wsypaniu do ciepłej wody tworzą plastyczną masę, którą można przez chwilę formować. Takie właśnie elementy przyklejam na ramiona. Całość wykończę silikonem dwuskładnikowym. Można to z powodzeniem zrobić również lateksem. Silikonu używam do tego pierwszy raz. Sprawdził się bardzo dobrze, szczególnie na policzkach, gdzie chciałam wykonać takie naturalne wyciągnięcie elementu w stronę ust. Z tego samego silikonu wykonuję jeszcze coś w rodzaju narośli na klatce piersiowej. Taki wzór, który nawiązuje do tego, co się dzieje na twarzy. Silikon oczywiście trzeba przypudrować. Całość pokrywam podkładem, także silikonowe elementy. Choć jeśli wolicie, silikonowe elementy możecie równie dobrze pomalować już wcześniej. Fioletową farbę wodną od Superstar nakładam za pomocą gąbeczki przeznaczonej do takich właśnie farb. Dobrze dociskam, żeby przykryć wszystkie nierówności. W ciemniejsze miejsca dodaję jeszcze ciemniejszego fioletu. Do miejsc, które wymagają bardziej precyzyjnego malowania, docieram pędzelkiem. I teraz zacznie się zabawa. Szczoteczką do zębów będę nakrapiać farbę w kolorze ślicznego, głębokiego bordo od Diamond Effects na twarz i dekolt. To może się wydawać pierdoła, ale naprawdę doda całości charakteru. Na powiekę nałożyłam metalizujący cień z NYXa, który na żywo wydawał się taki bardziej niebiesko-fioletowy. Na nagraniu wygląda nieco inaczej. Ale i tak całość złagodziłam jeszcze bordowym cieniem. Dodam jeszcze trochę białych kropek, przetarć za pomocą czarnej gąbeczki do zarostu. Białą kremową farbą podkreślam najbardziej wypukłe elementy. W miejscach, gdzie pędzlem nałożę za dużo, rozcieram wszystko palcem. To w tym przypadku najlepsze narzędzie. Bordową farbą maluję to coś przy ustach, które sobie wymyśliłam i jeszcze dodaję całkiem sporo kropek na policzkach i czole. Oczy zdecydowałam się jednak przyciemnić i nakładam więc czarny cień, a efekt łagodzę nieco tym samym bordowym cieniem, który wylądował pod spodem. Czarną farbą wyostrzam jeszcze nozdrza. Niestety zauważyłam, że najlepszy efekt uzyskuje się wtedy, kiedy pomaluje się trochę dziurkę od nosa też w środku. Jako że okazuje się, że mój nosek jest zbyt filigranowy, troszeczkę go poszerzam.
I to wszystko. Wielkie dzięki, że jesteście ze mną. Widzimy się jutro.